Amy Carmichael. Część pierwsza. Społeczność Don Indie. Amy Carmichael urodziła się 16 grudnia 1867 roku w Irlandii Północnej. Jej ojciec był szanowanym właścicielem młyna. Gdy miała 17 lat, zaczęła prowadzić klasy szkoły niedzielnej dla dziewczyn które pracowały w młynie i zwane były szalami, bo nosiły szale w czasie pracy w młynie. Coraz większa ilość osób przychodziła na spotkania. Amy zadecydowała, że potrzebują budynku, by móc prowadzić spotkania. Jej wiara i wizja szybko rozprzestrzeniały się na innych. W niedługim czasie dziewczyny spotykały się w nowym budynku, który został zwany zaproszenie. Przychodziły tam na studium biblijne, wspólne śpiewanie, szkołę wieczorową, uczenie się szycia na maszynie, spotkania dla mam i comiesięczne spotkania ewangelizacyjne, na które zaproszony był każdy. W 1892 roku, kiedy Amy miała 24 lata, nabrała przekonania o Bożym powołaniu do niesienia dobrej nowiny do innych krajów. Rekomendowana przez Keswick Convention została przyjęta i wysłana do pracy w Indiach w październiku 1895 roku z organizacją misyjną Kościoła Anglikańskiego Towarzystwo Misyjne Zenana. Nikt jeszcze wtedy oczywiście nie wiedział, że już nigdy nie wróci do domu. Amy gorliwie zaczęła uczyć się języka tamilskiego, używanego w południowych Indiach. Wkrótce zgromadziła wokół siebie grupę indyjskich chrześcijanek. Wędrowały one od wioski do wioski, dzieląc się Ewangelią. Nazwały swoją grupę Stery Cluster. W czasie podróży Amy zauważyła tak zwane dzieci świątyni, czyli dziewczynki, które były poślubione bogom w świątyniach hinduskich. Częścią ich pracy była prostytucja. Amy chciała zapewnić im dom założyła społeczność do Neighbor. Wkrótce Amy stała się emmy, czyli mama dla wielu małych dziewczynek. W miarę upływu lat jej służba objęła także chłopców. W październiku 1931 roku, w wieku 64 lat, Amy przewróciła się i złamała nogę. Nigdy w pełni nie wyzdrowiała po tym upadku. Następne 20 lat spędziła w swoim pokoju. Po wypadku napisała 13 książek, dopracowała także te, które napisała wcześniej. Opowiadają one o życiu dzieci i dorosłych, którzy dzięki Donneivor poznali Boga. Amy zmarła 18 stycznia 1954 roku, ale jej przekonania są nadal żywe w społeczności Donneivor, w południowych Indiach, gdzie do dziś wykonuje się praca. Koniec